Po długich wojnach nastał czas pokoju, chociaż w powietrzu można było wyczuć napięcie z powodu chrapki każdego państwa na tereny sąsiadów. Każdy z krajów zaczynał wyścig zbrojeń i wojna była tylko kwestią czasu. Wśród nich był Cyrus, syn szlachty Kuzajczyków, który w przyszłości miał zostać jednym z głównych generałów armii. Pomimo szkolenia taktycznego i wojskowego, Cyrus był wysyłany na różne turnieje w celu zdobycia doświadczenia w bitwach. Wychowywany w dzieciństwie ciężką ręką i zmuszany do różnych pojedynków, dało to efekt w przyszłości. Już na pierwszych turniejach można było zaobserwować pewność siebie i talent przyszłego generała. Wygrywał praktycznie wszystkie turnieje, a po jakimś czasie został okrzyknięty nowym czempionem areny, a jego imię znali już wtedy praktycznie wszyscy. Niedługo potem został wysłany na swoją pierwszą misję militarną, w której miał stłumić buntowniczych władców, którzy sprzeciwiali się władzy Aserajów. Kuzajtowie bowiem mieli wtedy podpisany traktat pokojowy z nimi, a na ich tronie znajdował się słaby król, który dbał bardziej o swoje interesy niż swojego ludu. Kuzajczykom było to na rękę, dzięki czemu nie musieli bać się zagrożenia ze strony jednego ze swoich sąsiadów. Pierwsze miesiące kampanii Cyrusa szły jak po maśle. Pomimo oporu ze strony zbuntowanych władców, nie byli żadnymi przeciwnikami dla naszego nowego generała, który już od samego początku wykazywał się geniuszem taktycznym oraz sztuką posługiwania się bronią dystansową, jak i bliskiego zwarcia. Następne dni nie różniły się niczym od pozostałych. Wykorzystywanie łuczników konnych pozwalało Cyrusowi na dziesiątkowanie armii wroga, praktycznie bez strat w swojej armii, dzięki czemu potrafił pokonać dużo większe armie niż jego osobista. Piechota w jego armii nie cofała się przed niczym. Trudno jest powiedzieć, czy to przez doświadczenie wojska, albo moralach z powodu wygranej każdej bitwy. A może powód był powiązany z obydwoma czynnikami. Po kilku miesiącach spędzonych na pustyni udało się Cyrusowi spacyfikować każdego buntowniczego władcę. Ostatnim jego zadaniem było dostarczenie ich pod oblicze sułtana. W tym miejscu warto wspomnieć o armii generała, który posiadał 6 głównych kapitanów, którzy pomagali mu planować strategię i zadbać o pozostałe aspekty. Oprócz nich w armii znajdowali się huzajscy strażnicy Chana, którzy nie mieli sobie równych w dziedzinie strzelectwa z łuku na wierzchowcu. Huzajscy drakani byli piechotą, która równie dobrze radziła sobie z piechotą, co z konnicą, a za ich plecami mieli wsparcie aserajskich strażników pałacowych z Mameluków, którzy owinęli się brutalną sławą z powodu ich żądzy krwi podczas bitw. Podczas drogi do sułtana Cyrus został zaatakowany przez sojuszników zbuntowanych władców. Do walki doszło w małym mieście, gdzie napastnicy liczyli na efekt zaskoczenia, a ich znacząca przewaga liczebna miała spowodować rozgrom armii. Generał nie zamierzał się wycofywać z powodu kilku rzezimieszków, którzy myśleli, że mogą z nim konkurować. Rozkazał piechocie schować się w wyznaczonym miejscu. Następnie wraz z łucznikami konnymi udał się, żeby ostrzeliwać wrogie oddziały, zmuszając ich do walki. Kiedy wroga armia zrozumiała, że nie ma szans przeciwko łucznikom konnym, w desperacji zdecydowali się na pościg za nimi. Z kolei łucznicy konni poprowadzili ich prosto na piechotę, która czekała w ukryciu. W ten sposób bitwa, która szybko się zaczęła, równie szybko się skończyła porażką armii buntowników. Niedługo po tych wydarzeniach czekała go kolejna walka, tym razem o most, gdzie czekały na niego kolejne siły nieprzyjaciela. Cyrus zrozumiał wtedy, że wpływy zbuntowanych władców sięgają dalej niż dostarczono mu w raporcie, ale nie było czasu o tym rozmyślać. Zdecydował się na atak konnicą w celu pozbycia się przeciwnej konnicy i zmuszając piechotę do ataku albo ucieczki. Następnie wycofał się na swoją pozycję, żeby dalej ostrzeliwać armię wroga, która musiała coś zrobić. Zdecydowali się na atak frontalny, który nie skończył się dla nich dobrze. Po krótkim, ale intensywnym starciu armia agresora została rozgromiona, a pojedynczy żołnierze decydowali się na ucieczkę. Ale armia generała nie brała jeńców, ani nie pozwalała uciekać innym, dlatego rozpoczął się pościg za niedobitkami. W kolejnym mieście armia generała spotkała wielką armię cesarską, która bez najmniejszego wahania zaatakowała armię Cyrusa. Pomimo traktatu pokojowego między cesarskimi królestwami a Huzajczykami, decyzja ta okazała się dużym błędem. Łucznicy konni cesarskich nie byli w połowie tak dobrzy jak Huzajczyków, a piechota cesarskich po utracie wsparcia konnicy była bez szans. Ciągłe nękanie przez łuczników konnych zmusiło ich w końcu do desperackiej walki bądź ucieczki. Na ich nieszczęście żadna decyzja nie okazała się tą właściwą.
Po schwytaniu dowódcy cesarskich znaleziono przy nim listy, w których były dowody na wspieranie buntowniczej armii na terenach Aserajów. Niedługo potem Cyrus na swojej drodze spotkał kolejną armię cesarską, która była gotowa na odbicie armii uwięzionych lordów i samego dowódcy cesarskich. I w tym wypadku armia cesarska, która była bardziej przygotowana do walki z kawalerią oraz armią piechoty Aserajów, nie mogła sobie poradzić z huzajską armią łuczników konnych, którzy tylko okrążali nieszczęśników, a następnie ich wystrzeliwali, a na sam koniec piechota zajmowała się pozostałymi przy życiu żołnierzami. Cyrus już wtedy wiedział, że czeka go wojna z cesarstwem, ale nie spodziewał się, że zbuntowani lordowie wpuszczą do swoich zamków armię cesarskich, którzy zdradzili ich i bez najmniejszego problemu zdobyli zamki. Nasz bohater wiedział, że zamki będą słabo bronione przez nieliczne oddziały. Zdecydował się dlatego na oblężenie zamku, a sam wysłał szarego gońca do swojej ojczyzny, żeby poinformować o działaniach cesarskich. Oblężenie nie było długie. Mała liczba obrońców oraz braki w wyposażeniu sprawiły, że do zdobycia zamku wystarczyło tylko kilka godzin. Zamek został zdobyty. Huzajczycy rozpoczęli wojnę z Imperium, ale sam generał został wygnany, a jego rodzina stracona z powodu działania na własną rękę, bez ustalenia czegokolwiek z przywódcą. Cyrus, słysząc tą informację, wpadł w szał. W jednej chwili zdecydował się na utworzenie własnego państwa i obiecywał, że kiedyś się na nich wszystkich zemści. Aletchar, tak nazywał się jego nowe królestwo. Następnie wydzielił kilku dowódców ze swojej armii i uczynił z nich jego wasalami. Ich cele były proste. Mieli rozpocząć rekrutację armii i przygotować się na nadciągającą wojnę. Natomiast sam nowy władca zdecydował się na szturm kolejnego cesarskiego zamku, który zdobyli podstępem. Sytuacja i tutaj była taka sama. Braki w wyposażeniu, ludziach i brak posiłków od stolicy, które były zajęte teraz wojną z Huzajczykami. Z tego powodu kolejny zamek upadł szybko, a nowe państwo zaczęło bardzo szybko ustalać nowe granice. Cyrus wiedział, że będzie potrzebował wsparcia, dlatego zdecydował się wynająć najemników, żeby bronili jego terenów, a sam z kolei zdecydował się na oblężenie wielkiego miasta, które było stolicą zbuntowanych lordów. Dzięki tej wiedzy dobrze wiedział, że król Aserajów nie wyśle wsparcia, ponieważ liczył, że po skończeniu tego konfliktu otrzyma swoje miasta i zamki z powrotem. Oblężenie trwało. Nowy władca zdecydował się na długie oblężenie i oczekiwał, aż w mieście zapanuje głód. Zdarzyły się również próby przełamania oblężenia, które nie miały żadnych szans. Kiedy garnizon w mieście spadł o połowę, a morale mieszkańców były w beznadziejnym stanie, zdecydowano się na szturm, który nie napotkał najmniejszego oporu. Pół dnia i miasto padło na kolana przed nowym władcą. I tak oto powstała pierwsza stolica w nowym królestwie. Kilku najbliższych dowódców Cyrusa zostało wasalami i otrzymali własne ziemie i herb. Niedługo po tych wydarzeniach pod mury nowej stolicy przybyły wielkie armie cesarstwa z dwukrotną przewagą. Historycy twierdzą, że właśnie wtedy jego armia uzyskała tytuł nieśmiertelnej armii. Ale nie wyprzedzajmy faktów. Cyrus, jak i cesarstwo zajęli dla siebie najlepsze pozycje i oczekiwali na ruch przeciwnika, który nie był wykonywany przez żadną ze stron i cała sytuacja była patowa. Cyrus wpadł na pomysł samodzielnego ataku na dowódców. Oczywiście było to ryzykowne, ale sam atak na armię, która była dużo liczniejsza, był dużym ryzykiem. Po udanej eliminacji kilku dowódców w szeregach cesarstwa zapanował chaos, który nasz bohater wraz z łucznikami konnymi oraz gwardią królewską postanowił wykorzystać. Strzały przelatywały nad głowami cesarskich żołnierzy, a dezorientacja i brak dowódców nie pomagały w tej sytuacji. Nie pomógł też fakt, że cesarstwo wdało się w plan Aletcharu i zdecydowali się na atak. Przeprawa przez rzekę bardzo ich odsłoniła na ataki łuczników. Następnie Cyrus zarządził wycofanie się armii coraz głębiej do tyłu, a w międzyczasie łucznicy konni mieli nękać przeciwną armię. Kiedy przeciwne wojska przekroczyły rzekę i wdarły się odpowiednio głęboko, cała armia władcy ruszyła do ataku. Armia cesarstwa odcięta od drogi ucieczki, nękana przez łuczników konnych i atakowani z lepszej pozycji przez piechotę nie mieli żadnych szans, pomimo swojej ogromnej przewagi liczebnej. Walka szybko się skończyła, a armia Cyrusa nie odniosła praktycznie żadnych strat.
Od tego momentu jego armia nosiła tytuł Nieśmiertelnej Armii, a informacje o tej bitwie, a historie o tej bitwie były opowiadane w najdalszych zakątkach świata. Cyrus, idąc za krokiem, zdecydował się na szturm imperialnego zamku. Miała to być odpowiedź za próbę oblężenia jego ziem. Oblężenie nie trwało długo. Sam zamek został zdobyty w przeciągu 3 dni. Po kilku miesiącach nieustannych walk z cesarstwem, władca zdecydował się na atak najbliższego miasta, od jego ziem. Zwołał swoich wasali, a następnie poprowadził długie oblężenie. W mieście zabrakło jedzenia, morale upadły, ludzie ginęli z głodu. Albo decydowali się na ucieczkę z miasta. A kiedy garnizon miasta zmniejszył się o połowę, zdecydowano się na szturm. Dziury w murach i brak wystarczająco wielkiej armii broniącej zadecydowało nad szybkim upadkiem miasta. Historycy twierdzą, że w mieście nie było ani jednego zawodowego żołnierza, a tylko sami ochotnicy. Nawet oni, pomimo swojego oporu, nie mieli żadnych szans z wielką, nieśmiertelną armią. Cesarscy nie dawali jednak za wygraną. Trzeba było zaraz bronić kolejnego zamku przed atakiem nieprzyjaciela. Pomimo przewagi liczebnej wojsk cesarskich, wydawali się przestraszeni. Już w tym okresie każdy słyszał o nieśmiertelnej armii. Ich reputacja wyprzedzała ich samych. Tworzono legendy na ich temat, że są potworami w czarnych maskach, których nigdy nie zdejmują. Ale powiedzenie, że ich reputacja była przesadzona, byłaby nieścisłością, ponieważ jeszcze nikt nie wygrał z nimi choćby jednej bitwy, a sami nie zostawiali czegokolwiek ani kogokolwiek na polu bitwy. Następnie, tak jak historia lubi się powtarzać, Aletheiar wziął odwet na cesarskich i zdobyli kolejny zamek, powiększając w ten sposób własne granice. Następnie cesarstwo próbowało zdobyć zamek Aletheiaru, ale na ich drodze znowu stanął Cyrus wraz ze swoją nieśmiertelną armią. I tak jak możesz się spodziewać, rezultat był dokładnie taki sam. Po tych wydarzeniach między Aletheiarem a cesarstwem zapanował pokój, ale sam Cyrus miał dość rządów słabego sułtana w państwie Aserajów. Dlatego zdecydował się wypowiedzieć im wojnę i przyłączyć ich tereny pod swoją koronę. Zaczęło się oblężenie wielkiego miasta, które zdecydował się szturmować. Następnego dnia o godzinie 4 rano, ponieważ Razja miała dostęp do portów, mieli również nieograniczony dostęp do żywności. Na nieszczęście broniących posiadali niskie mury, a legendarni łucznicy nieśmiertelnej armii byli bardziej skuteczni niż jacykolwiek łucznicy na murach. A kiedy piechota wlała się do środka miasta, nic z niego nie zostało. Z opowiadań ludowych wynika, że do jednego żołnierza z nieśmiertelnej armii porywało się co najmniej 5 żołnierzy z armii broniącej. A i taka przewaga liczebna nie pozwalała im wygrać starć. Miasto upadło, a kolejne lata były podobne. Walka z lordami, zmieniające się granice oraz podboje nowych terenów. Ale jedna rzecz nigdy się nie zmieniała. Gdzie pojawiła się nieśmiertelna armia, budziła wielki lęk oraz wygrywali każdą bitwę. Granice się powiększały, a Sarajczycy byli coraz słabsi, a Huzajczycy, widząc nowe zagrożenie, zdecydowali się na wypowiedzenie wojny Aletheiarowi. Słysząc tą informację, Cyrus zdecydował się na ostatni, szybki szturm na miasto, a następnie planował powrócenie do dawnej ojczyzny, żeby wreszcie móc się zemścić. Nie było czasu na tygodniowe oblężenie. Po przybyciu pod mury miasta, następnego dnia rozpoczął się szturm. W mieście znajdowali się zdrajcy, którzy otworzyli bramy przed Cyrusem i spuścili z murów drabiny. Kiedy nieśmiertelna armia wdała się do środka, wygrana była tylko i wyłącznie kwestią czasu. Widać było po obrońcach strach, a duża część z nich rzucała swoją broń i uciekała jak najdalej potrafiła. W mieście znajdowało się kilku ambitnych dowódców, którzy tworzyli w różnych miejscach ostatnie bastiony z kilkoma żołnierzami, ale nie mieli oni żadnych szans w starciu z ludźmi Cyrusa. Chociaż niektórzy z nich dzięki swojej odwadze zostali wcieleni do nieśmiertelnej armii, bo właśnie takimi cechami odznaczali się wszyscy żołnierze nieśmiertelnej armii. Odważni, ambitni, nie bojący się beznadziejnych sytuacji. Po tych wydarzeniach Aserajczycy podpisali traktat, w którym zostali państwem lenniczym Aletheiaru, w zamian za poprzestanie działań militarnych na ich terenach. Miesiąc później Cyrus czekał na konfrontację z przyszłością. Pierwsza bitwa między Kuzajtami a Aletheiarem miała się odbyć nad mostem, niedaleko miast Aletheiaru.
Kuzajczycy, pewni swojej potęgi i przewagi liczebnej, zdecydowali się na atak ze strony rzeki. Nie docenili jednak potęgi nieśmiertelnej armii, która spędziła całe życie walcząc i śmiało każdego z nich można było nazwać weteranem wojennym. Na początku odbyło się starcie łuczników konnych, w którym zadecydowała nie przewaga liczebna, a doświadczenie i umiejętności. Kuzajczycy, przyzwyczajeni do oddawania salw, a następnie ucieczki, nie poradzili sobie z armią, w której każda strzała sięgała celu. Już po kilku chwilach przewaga liczebna zmieniła miejsce, a piechota nie miała żadnych szans z żonną krwi nieśmiertelną armią. Kolejne lata to zmagania o zamki Huzajtów, a kiedy wpływy w danym rejonie zostały osłabione, Aletchar przyszedł na ataki miast, miasto Onira. Początkowo należało do cesarstwa, ale stracili je przez wojnę z Kuzajtami. Miasto nie było trudne do zdobycia. Po odcięciu od najbliższych wiosek oraz zamków w mieście zapanował chaos i większość armii dostała rozkaz powrotu do stolicy. A w Onirze została praktycznie tylko armia składając carskich żołnierzy, ochotników wyposażonych w to, co znaleźli w domu. Po tych wydarzeniach cesarstwo zdecydowało się ponownie rozpędzać wojnę z Aletcharem, ponieważ widzieli w tym swoją szansę na odzyskanie dawnych terenów. Kolejnym celem naszego bohatera było miasto, w którym się urodził i zostali straceni jego rodzice. Oblężenie nie trwało długo, a wydarzenia z tamtego dnia zostały krwawo spisane. W mieście nikt nie przeżył, a same miasto zostało spustoszone, co tylko powiększyło plotki i legendy na temat nieśmiertelnej armii, że to nie byli ludzie, a demony w ludzkich skórach. Następnie rozpoczęła się wielka ofensywa na wszystkie zamki i miasta Huzajtów, a z drugiej strony trzeba było się zacząć bronić przed najeźdźcami ze strony cesarstwa. Pomimo tylu lat, cesarstwo nadal nie potrafiło opracować odpowiedniej strategii, która pozwoliłaby wygrać z nieśmiertelną armią. Dalej, pomimo wielkiej przewagi liczebnej, wyglądali na mniejszych i słabszych z porównaniem do wojsk w czarnych maskach. Kiedy już doszło do walk, cesarscy wojskowi byli bardziej skłonni do ucieczki niżeli do walki, przez co bitwy kończyły się w zastraszającym tempie. A kiedy nawet udało się powalić konia dowódcy nieśmiertelnej armii, a następnie ruszyć w pełnym szyku na osamotnionego dowódcę, nie potrafili z Cyrusem wygrać, który śmiał się z nich i samodzielnie dziesiątkował oddziały wroga. W następnych latach każdy generał, lord, który został pokonany w bitwie, trafiał do więzień i już nigdy nie widział światła dziennego. Utracenie przez cesarstwo i Huzajtów najważniejszych dowódców, generałów, lordów doprowadziło do rychłych porażek na polach bitwy i utraty dużej ilości miast oraz zamku. Z kolei ofensywa Aletcharu zaczęła jeszcze bardziej przyspieszać, a niedługo potem stali się największym państwem na mapach świata. Bitwa o Chaikant okazała się kluczowa, ponieważ Kuzajtowie po straceniu kolejnego miasta zdecydowali się podpisać traktat, żeby zostać lennem Aletcharu. I teraz królestwo Cerysa posiadało dwóch lenników, którzy płacili ogromne cła, a siły militarne jego lenników były ograniczone. Po tych wydarzeniach jedynym przeciwnikiem zostało cesarstwo, które zdecydowało się na zorganizowanie pułapki, w którą wpadł Cyrus. Trzykrotna przewaga oraz posiadanie lepszej pozycji miało sprawić porwanie władcy Aletcharu i odwrócenie przebiegu wojny. Ku zaskoczeniu cesarstwa, Cyrus nie przyjął taktyki defensywnej, a wręcz odwrotną. Poprowadził swoje wojska wprost na niespodziewających się tego wojsk cesarstwa. Bitwa trwała cały dzień. Wojska cesarskie z godziny na godzinę coraz bardziej się pomniejszały. Z kolei wojska Aletcharu wydawały się, że się nie zmniejszają i zostają ciągle takie same. Historycy po dzień dzisiejszy kłócą się, czy to była sprawa doskonałego wyszkolenia wojskowego armii, a debatują nad możliwością plotek, które twierdziły, że w miejscu żołnierza, który umarł, zaraz pojawią się kolejny. Bitwa ta okazała się bitwą walną i przez jakiś czas zapanował pokój, który nie trwał długo, ponieważ Aletchar przygotowywał nowe machiny oblężnicze i wojska do podbicia całego świata. A w międzyczasie drogi Cyrusa skrzyżowały się z jego pierwszą doradczynią wojskową, Devon Wilczycą. O dalszą część historii nieśmiertelnej armii powinniście spytać już kogoś innego.